Miedź przekonująco wygrywa w Lublinie 3-1 z Motorem. Z nami jest Kamil Drygas. Kamil, strzelec 2 goli. Dawno takiego meczu nie miałeś. Czekałeś chyba na taki dublet? Bardziej czekałem na zwycięstwo, bo gdzieś tam ostatnie mecze, no nie ma co ukrywać, nie wychodziły. No, gdzieś tam szybko traciliśmy bramkę, dzisiaj to wszystko się odwróciło. No i mam nadzieję, że tym meczem wrócimy na właściwe tory do zwycięstwa. Idealnie mecz się ułożył dla Was już w pierwszej minucie, otwierasz wynik spotkania. To Wam ułatwiło zadanie? Oczywiście, że tak, zawsze. Łatwiej jest grając, kiedy prowadzisz. No, gdzieś tam kontrolowaliśmy to spotkanie, myślę, że byliśmy drużyną dużo lepszą. No i w pełni zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Do przerwy więcej bramek nie padło, ale widać było, że kontrolujecie to spotkanie. Po przerwie już tylko chyba podpisaliście taki ostatni akt w tym meczu. No tak, myślę, że nawet ta stracona bramka gdzieś tam nie zachwiała na nami. Dalej w końcówce też kontrolowaliśmy to spotkanie, mogliśmy dołożyć jeszcze kilka. No cieszymy się bardzo, bo tą przerwę na kadrę spędzimy w lepszych humorach. Lepiej, łatwiej będzie się pracowało. Szkoda po takim meczu, że dopiero 21 października na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy spotkamy się z Wisłą Płock? Nie ma reguły. No może szkoda, może nie szkoda. Będziemy mieli jeszcze czas, żeby niektóre rzeczy poprawić. Może wyjdzie to na dobre. No zobaczymy. Ja mi gratuluję świetnego występu. Powodzenia w dalszym meczu.